Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek na serii Hof Bergman. No, oczywiście na tej serii gramy na mapie, która się tak samo nazywa, czyli Hof Bergman. Aktualna wersja tej mapy, ponieważ ona funkcjonuje no, w kilku różnych wersjach i one się mogą naprawdę porządnie różnić. Tak więc czasami jak zadajecie mi pytania jakieś i koniecznie muszę odpowiedzieć na Messengerze i nawet nie wiem na jakiej wersji gracie, to nie udzielam tych odpowiedzi po prostu. Aktualna wersja jest to 1.007. Tak więc link w opisie pozwoli wam pobrać tą mapkę ze strony internetowej, na której no, oprócz tej mapy znajdziecie również inne fajne, ciekawe mody i pełne forum dotyczące tej mapy. Ja tak właśnie stoję i zauważyłem tutaj taki znaczek, którego wcześniej nie zauważyłem. Pewnie on tutaj już jest od dawna, ja dopiero zauważyłem. Tu jest napisane chyba Backstube, taką wiecie, taką czcionką niemiecką. Chyba Backstube. To co to jest, piekarnia, tak? Nie, piekarnia po niemiecku to chyba Bakery. Tak słabo ten już niemiecki pamiętam, bo kiedyś owszem mówiłem, ale teraz już nie używam przez długi okres czasu, to zapomniałem. Backstube, ale to chyba miejsce, gdzie jest piec, o. Gdzie można piec. Dobra, oczywiście co, nie, dzisiaj nie będziemy piekli jeszcze chleba, bo powiedziałem, że chleb będziemy piekli w momencie, kiedy śnieg spadnie. No, śniegu jeszcze nie ma, całe szczęście. Dobra. Dzisiaj na pewno, dzisiaj będziemy robili nasiona tak naprawdę, tylko że od razu przyjechałem, bo jeszcze zostało tam w tym młynie trochę tego, zostało jeszcze trochę tej mąki. Mówię, nie, dobra, od razu to szybko trzeba zrobić. Ale oczywiście w międzyczasie, tak zwanym między odcinkami tego nie zrobiłem, tak więc tutaj jeszcze kończymy tą robotę. Powiem wam, że sprzedałem ten, co tam miałem, tą, o, jeszcze jest, dobrze, zaraz zobaczymy, sprzedałem, jeszcze jeden worek, sprzedałem tą mąkę i powiem wam, że to jest słaby interes, nawet powiedziałbym, że użyłem się trochę. Bo jednak troszeczkę tych worków było, później sprzedaż tych worków z tą mąką żytnią to jest dosyć długi proces, bo każdy worek trzeba osobno jak gdyby sprzedawać, on się powoli tam opróżniają te worki, tak więc nie jest to dobry interes moim zdaniem. Całe szczęście, że więcej tam tej mąki nie zrobiłem, bo tak to załamałbym się. Dzisiaj będziemy chyba robili lepszy interes, ale to najpierw to trzeba będzie jeszcze uderzyć do sklepu, bo tam trzeba będzie kupić kilka rzeczy, a tam ciągnik dalej stoi, bo tak jak powiedziałem, najpierw sobie pomyślałem, a zrobię tutaj najpierw, ogarnę to, co potrzebuję. Kurczę, ale z tymi workami nie wiem. A, na razie niech stoją. Chociaż nie, podwiaty wciągnę, do stodoły je wciągnę. Tak więc za chwilę polecimy do sklepu. 50 tysięcy mam, no tak sobie powiem wam, tak sobie kurczę z tym mąką żytnią, nie za bardzo mi ten interes podobał się i nie będę w ogóle tej mąki żytniej, chociaż najprawdopodobniej mam tej mąki tak dużo, że i tak będę musiał ją sprzedawać, ale w okresie zimowym będę sprzedawał ją, podejrzewam, że jak będę jeździł tam do tych ludzi, handlował tam może z chlebem, no to zapytam się, nie chcesz kurczę worka z żytem? Z mąką żytnią? Trochę słabawo. Tak, co tutaj w tej stodole jest? No w tej stodole dużo różnych rzeczy jest. Trzeba będzie wszystko jeszcze ładniej poustawiać. Mamy tutaj też nasiona. Już w dwóch miejscach też tą mąkę żytnia stoi. Tak, tutaj to są nasiona. Co tu mamy w ogóle za nasiona? Trawa. Dobra. To jest ta rzodkie foleista, a tutaj rzepak. Dobra, to trzeba będzie też gdzieś przenieść. Nie wiem, czy to tutaj, żeby to stało. Chyba. Zobaczymy. Na razie mi jeszcze tak mocno nie laguje na tym gospodarstwie, chociaż już mam takich... O, to też te palety, to mi potrzebne będą. Dobra, bo właśnie się zorientowałem, gdzie te palety są. A szukałem ich przed chwilą. Bo się zastanawiałem, jak ja teraz będę robił ten odcinek, co tam będę potrzebował. Mi się wydawało, że potrzebuję paletę. Ale chyba nie będę potrzebował palety. Dobra, tutaj sobie stanę.
bo później będę chciał naprawiać różne rzeczy, chociaż ten jest naprawiony. Lecimy do sklepu, bo tam następną rzecz trzeba będzie kupić. Świetnie, jesteśmy w sklepie teraz. No troszeczkę chyba wydamy, chociaż zaraz się zastanawiam. Pierwszą rzecz, żebym ja tego nie spartolił. A, no w ogóle co dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj będziemy siać, znaczy nie będziemy siać, będziemy robili nasiona. Że my, tak jak wiecie, ja tutaj używam tej modyfikacji, bo przed chwilą byliśmy przecież w stodole i pokazywałem, że są tam nasiona tego, tego i tak dalej. To tutaj na mapie można tworzyć nasiona, ale takie zwykłe, standardowe nasiona. No oczywiście ich nie będę używał, dlatego ja je będę tworzył na handel. Po prostu będę na handel. Tak więc przyjechałem po rzeczy, które mi umożliwią, czyli bejce, czyli ten rubin, tak zwany, czyli taki środek, który się nazywa rubin. A zresztą za chwilę wam wytłumaczę, tylko że najpierw jedną rzecz chciałem sprawdzić. Bo tutaj nie jestem do końca pewien. Chyba. Ajdź. Teraz zobaczymy tą beczkę. Nie, ona rubinu nie obsługuje. Bo się zastanawiałem, czy tutaj za chwilę przejechać tą beczkę, przestawić i pojechać do Raiffeisen, bo w Raiffeisen można sobie ten rubin po prostu luzem. Znaczy luzem, to jest płynno, tak więc tego rubinu luzem nie kupimy, ale nie, na hektolitry, nie? To tam się po prostu leje po prostu do beczki i spoko, a tak to tutaj to mogę w sklepie kupić rubin, ale on będzie w kontenerach, znaczy w pojemnikach. No dobra, lecimy sobie, tak więc kupimy, a tego rubinu potrzebuję dosyć dużo. Się zastanawiam, czy... Która to ta mała beczka chyba, nie? Się wydaje od Gatora? Tak? Od Gatora chyba. Teraz zobaczymy. Tak, ona ma. No ale teraz ja mleko nią włożę. No to co teraz? Rubina będę tam przestawiał? Nie, no bez przesady. Dobra, tak więc weźmiemy sobie to, kupimy po prostu w tych zbiornikach. O, proszę bardzo. Jest ten Rubin TT 2000 litrów. Zbiornik przeznaczony do transportu i przechowywania substancji płynnych. Aha, już wiem o co chodzi. Teraz tutaj mamy wszystkie takie te zbiorniki, one są wielokrotnego użytkowania. W sumie elegancko, ja będę produkował nawóz płynny zimową porą. Tak więc fajnie, cieszę się bardzo. Elegancko. Dobra, to jest dobra rzecz. Będzie potrzebne. Tak więc sobie kupimy, tylko że tego trzeba będzie kupić chyba ze dwa. O, kupimy ze dwa. 4000 to za mało będzie. 4000 to nie będzie nawet na 20 tysięcy litrów nasion. Teraz zobaczymy, czy to mi wystarczy aż tak dużo. Podjadę sobie tutaj ciągnikiem. Na razie kupię tylko te dwie. Być może. A, tą drugą beczkę, co gnojowice targam, też można by przestawić. Dobra. To już kupiłem, to już nie będę zmieniał. To sobie zostawimy tak jak są. Tylko teraz tak, muszę poczekać. A, no jeszcze węże będę musiał wziąć. I pompę będę musiał kupić. No, to wszystko mi się bardziej skomplikowało. Myślałem, że będzie to o wiele łatwiej. No, ale w sumie, powiem wam, będzie więcej zabawy przez to. I w sumie elegancko, to nawet lepiej. Tutaj jest ten niekradziony. Niekradziony. Dlaczego ja chcę robić te nasiona? Bo na tych nasionach się też dobrze zarabia. Oczywiście mógłbym zarabiać na tych suszonych zbożach, ale to jednak troszeczkę czasu suszenie zajmuje. Co prawda w ciągu dnia jestem chyba w stanie przetworzyć 80 tysięcy? Ale z drugiej strony luzem sprzedawanie to jest tylko 1000 chyba, nawet teraz mi jeszcze cena spadła, to jeszcze w ogóle niższa cena. Natomiast nasiona, właściwie to sprawdzę najpierw. Sprawdzę najpierw. Ja to sprawdzałem. Dobra, tu są nasiona. W sklepie ogrodniczym można sprzedawać po tyle, nie? Tak więc całkiem nieźle. Nawet chyba drożej. To słodownia. I tu w skrzynkach w Raiffeisen. To w sumie podobnie jest. No ale widzicie, tutaj jakbym luzem chciał sprzedawać, no to dużo stracę tak naprawdę. Jakieś 30 parę procent.
Tracę. Mam teraz czas w okresie zimowym, będę pakował to w skrzynki, w big bagi, żeby po prostu więcej zarobić, nie? No i o to chodzi. Tak więc oprócz tego idziemy sobie. Tutaj będziemy produkowali to. No nie wiem, gdzieś tutaj było przed chwilą. 1300 mogę na tym zarobić. Tylko, że tak to nie jest takie hop-siup, bo ten rubin jest dosyć drogi też. Troszeczkę czasu to zajmie, ale wiecie, chodzi o to, żeby było fajny, nie? Fajnie by było, gdyby dużo rzeczy takich, jakie są tutaj FS w tym, w Hofbergman, one były w następnej wersji Farminga. Już tak naprawdę można mówić, że niektóre rzeczy, które są tutaj, to są od 17 na tej mapie, tak więc. No, nie wiem, czy to. Znaczy, fajnie by było, ale wiecie, tutaj laguje porządnie. Te wszystkie bariery powodują, że to zaczyna lagować. No i tyle, no. Oczywiście, jakby to było zrobione przez Giants, to pewnie byłoby to bardziej optymalizowane. Pewnie byłoby to lepiej. Niemniej jednak, no to jednak troszeczkę zabawa w takie rzeczy. A liczę na to, że w następnej wersji mapy tej gry będzie trochę więcej takich rzeczy, gdzie możemy sobie właśnie manualnie robić, bo mi się to bardzo podoba, nie? Chociażby nawet dodanie jakieś wiaderka do gry, takie nie, że z modyfikacji, ale po prostu i to jeszcze ładnie jakoś ogarnąć, to by było naprawdę fajnie. Idziesz do świń, masz małą, nie, masz cztery świnie i co, będziesz z palety sypał im, albo weźmiesz sobie do wiaderka. A zwłaszcza, że w farmingu te zwierzęta dużo jedzenia nie potrzebują. Wiaderka, nasypiesz im tam karmy, jest gicio, nie? Teraz tak, to weźmiemy i tutaj sobie zepniemy. Teraz tak. Zaraz zobaczymy, czy nie będę musiał zrobić tutaj cięcia, takiego nieplanowanego, ponieważ teoretycznie. Dobra, zaraz zobaczymy. Jeżeli będę to miał, to sobie to wezmę, a jeżeli nie, no to nie będziemy robić cięcia. Jest, dobra, pompę. Nie wiem, czy ją kupić. Czy ją. Wypożyczymy ją na razie. Ile ona kosztuje? Wypożyczę ją. Chodzi o to, że tych pojemników z rubinem to ciężko. Znaczy, jego. Chyba można je rozładować w taki sposób, że podniesiemy je ponad ten. Ponad tą. Maszynę. Ponad Seedmaster i tam może lecieć. Chociaż nie jestem do końca pewien, bo teraz tutaj ja już dawno nie robiłem tych nasion. Już tak dawno nie robiłem, że już nie jestem do końca pewien. Wydaje mi się, że jest potrzebna pompa do tego, ale mogę się mylić. No i jak już jesteśmy tutaj, to do suszarni weźmiemy jeszcze butlę z gazem, bo już tych pieniędzy troszeczkę, a jeszcze jedną maszynę chciałbym tu, o której wy mi wspominaliście, abym kupił i rzeczywiście to w sumie fajnie. I ostatnio też sam nawet wspomniałem, że to jest maszyna startowa, ona tutaj powinna być, ale jej nie ma. Tak? No to sobie ją kupimy. Czyli. Zobaczymy sobie jeszcze pasem. Czyli taką żmijkę. Ona jest też na modhubie, ale ona jest jak gdyby w modpaku do tej mapy, tak więc na pewno tutaj będzie. Ile ona będzie kosztowała? O, właśnie, ta żmijka. Za pomocą śruby przeciążeniowej. Dobra, no comments. Długość. Okej. Okay. I zobaczcie, wszystko. Ona tutaj wszystko przerobi. To jest właśnie to piękne. Piękne tutaj. Że coś takiego. Ona tutaj mi wszystko przerzuci. Śnieg nawet widzę. No to nieźle. Nawozy, nie nawozy. Dobra, elegancko. Ile kosztuje? Podstawowa wersja opony, bo to będziemy najprawdopodobniej wykorzystywali ją na polach również. Tą żmijeczkę. 12 tysięcy. No i to wszystko, co zarobiłem na sprzedaży tej mąki. Żytnie, no to już straciłem tutaj. Dobra. Elegancko, tak więc tak. Bo to mo. Czekajcie, tylko. Ale mi się udało. Bo chyba jedna z tych platform nie ma z tyłu zaczepki. A to mógłbym sobie tutaj zainstalować, to nie byłby problem. Elegancko. A tą żmijkę można spokojnie ciągnąć przyczepką z tyłu. Elegancko. On się podczepia.
Naprawdę fajna modyfikacja. Fajnie chodzi, jak słychać, jak pracuje, nie? Ale pojechałem sobie, teraz będę cofał pół dnia, pół odcinka i 5 minut. Trzy reklamy, a to ustawi, jak cofa, jeszcze do dodatek, jak słabo mu to idzie. Tutaj jest prosty dyszel, w tej platformie to się fajnie cofa, nie? Ale zobaczcie. Pyk. Elegancko, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Wszystko mam? Chyba wszystko. A nie, węży mi brakuje. Dobra, jedziemy po węże. Będziemy potrzebowali jeszcze węże. Tak. Tak, dokładnie, węże potrzebujemy. Zastanawiam się, ile tutaj węży będzie potrzeba. Chyba dwa węże, tak mi się wydaje, bo między pojemnikiem a pompą i później między pompą a jeszcze Seedmasterem. Ta pompa wygląda taka, mi przypomina tą pompę taką, co w OSP była, nie? Wejdźcie bazę na silniku od Syrenki, no. Bemberemberem tam tak chodziła, nie? Ciekawe, czy ona do dzisiaj jest używana. Nie wiem, czy takim starym sprzętem jeszcze się ludzie tam na zawody jeżdżą? Czy takim? W sumie dlaczegożby nie, no bo to jest niezniszczalny sprzęt tak naprawdę, nie? Mówię, silnik od Syrenki był. A nie to było. Ona mi bardzo przypomina. Tutaj jest jeden wąż, ale chyba trzeba będzie wziąć drugi. Tylko jak ja ten węże położę tu? O, chyba tak położę. Ciężko mi tutaj przeciągnąć ten wąż. Ole! No dobra, zawiesiło się. Myślałem się, bo tutaj nie ma kolizji, te węże nie mają kolizji, one celowo nie mają kolizji, bo jakby miały, to by tutaj by się cyrki działo, rzeczy się... O kurcze! Mam nadzieję, że nim nie uciekną. Jeszcze jadę po jeden. Jeden następny mam... Czekajcie, gdzie? Nie, na pewno mam tam przy opryskach. To na pewno. Kiszonkę dzisiaj z rana robiłem też. O właśnie, dlatego mi będzie potrzebny, bo zobaczcie. Jeden pas wykorzystuję cały czas praktycznie przy kiszonce, on jest. Drugi pas chciałbym mieć na bieżąco w tym, na BGA w przyszłości, żeby był. A tutaj ta żmijeczka będzie najprawdopodobniej tam, gdzie się robi te nasiona i tam będziemy to wszystko ogarniali. Teraz tak, co tu jeszcze nam zostało? O, tu są zwykłe te nasiona. To trzeba będzie też opchnąć. Tutaj mamy nasiona kukurydzy, elegancko. Big bag. Aha, do robienia płynnego nawozu. No dobra. Idziemy szukać. Dobra, tutaj mamy zbiorniki, opryskiwacz, sadzeniaki. Weźmiemy sobie jeden. Ten wąż. Może bym przyczepił do te... Chyba przyczepię do te... To tak dziwnie trochę wyglądało. Dobra, jest, gicio. Ale wiem chociaż, że mi nie ucieknie, nie? To też chyba. Żeby mi nie uciekły po drodze. O kurcze, co się tutaj działo? Dobra, lecimy sobie już bezpośrednio. Fajnie to wygląda. Kurcze. Zestaw do robienia nasion. Nie no, to bez przesady, bo tutaj jeszcze nie potrzebujemy tego propanbutanu. No ale fajnie to wygląda. Tego Seedmastera jeszcze w takiej wersji nie używałem, odkąd go przenieśli tutaj do tego miejsca. Tak mi się wydaje, a może używałem. Dlatego nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że tylko przez te przewody tutaj można podłączyć ten rubin. A być może przez górę też, ale tego autentycznie nie mam pojęcia. Dlatego zrobiłem tak, jak zrobiłem. Ściągniemy tą plandekę na 6 cegłówkach przytrzymywaną. I tak, ten Seedmaster ma pojemność chyba 40 tysięcy litrów, tak więc tutaj troszeczkę zboża wejdzie, tylko i wyłącznie jęczmień i pszenicę można tutaj wozić. To jeszcze na dodatek, jak przywieziecie jęczmień, to już nie można pszenicy dosypywać? Coś tak. Ja tej jęczmienia nie mam, tak więc nie jest to problem dla mnie. Wiem, pszenicy zapodawali. Dobra, spoko. Odczepię sobie najpierw. Odczepiłem sobie najpierw tą żmijkę i żmijkę trzeba będzie w odpowiednim miejscu ustawić. Dobra, to weźmiemy sobie drugi ciągnik, bo tutaj stoi. Tak, wezmę jeszcze to.
zaniosę do suszarni, bo w suszarni... suszarnia potrzebuje chyba, jak mi się wydaje, 30 tysięcy. Zresztą zaraz, bo nie będę zgadywał, bo nie wiem za bardzo, jak to jest. Nie pamiętam. Kurczę, zawsze nie wiem, z której strony te... No dobra. Z której strony się otwiera. To trochę dziwnie, bo tutaj jest ta klamka, znaczy się ten pałąk, czy ten dynks, a trzeba podejść z innej strony. No nie? Gdyby. Pyk. Ile tutaj mi zrobiło się? 30 tysięcy wysuszone ziarno, elegancko. Jeszcze mi zostało 5 litrów propanu butanu. Dobra, spoko. Czyli wiem, że... No tutaj mogę prawie 100 tysięcy łącznie. Dobra, to tyle zrobimy. I tutaj żyto. A poczekajcie, jeszcze jedną rzecz. O, ale szczęście. Dobra, czyli całe żyto, co mi zostało, przepuścimy przez suszarnię. Patrzcie, jeszcze tutaj ile mąki jest, nie? Dobra, elegancko. To będzie spoko w takim układzie. Weźmiemy sobie tą przyczepkę, tutaj podczepimy. I przywieziemy od razu pszenicę, czy najpierw sobie ustawię? Ustawię sobie. Bo to trzeba będzie... Chociaż te, ten jak to się nazywa? Tą żmijkę ona może sama jeździć. Ona jeździ sama, tak? Zaraz zobaczę. Tak, ona jeździ, bo tam 5 na godzinę widziałem. Nie jeździ tak jak taśma. 40 czy tam ileś na godzinę potrafi jechać. Damy, dobra, elegancko. Nawet paliwa nie potrzebuje, to jest ciekawe. Aha, bo chyba w opisie jest napisane, że na baterii jakąś działa. Chociaż w sumie fajnie by było, gdyby tutaj... Trzeba było jakoś naładować to. Albo jakiś silnik spalinowy byłby obok. Dobra, nieważne, to już bez przesady. Takie rzeczy były jeszcze dodatkowe, dobra. I teraz tak. Wysuwamy. O właśnie, w taki sposób to działa. Sobie tu wezmę tak pod kątem, bo potrzebuję miejsca. O kurczę, to jakie wysokie. Już chyba max. Więcej już nie da się, tak? Dobra, spoko. Cofnij. No i tu mi wystarczy chyba, nie? Wystarczy? Dobra, wystarczyło mi. I teraz tak. Właściwie to muszę pomyśleć. Aha, tutaj jest ta relacja, jest potrzebna. Przywieziemy sobie tak, motopompę. Stawimy w jakim kierunku? Tak postawimy? Czekajcie, nie, chodzi mi o to, żeby... Tak, tak postawimy. No, postawimy w taki sposób. Tu będzie jedno, dobra, elegancko. Tak, na wprost, czyli tu muszę wyjechać. Tu muszę stanąć. Będzie ciężko. Dobra, to wezmę najpierw ten jeden wąż. To odczepimy. I podczepimy tutaj. Jest. Teraz tak. O, właśnie. Też trzeba wziąć pod uwagę. Ile tutaj będzie można... Te węże, one nie są aż takie elastyczne. O, ja cię kręcę. A może lepiej, tak? Dobra, zaraz zobaczymy. Kurczę, no nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, spróbujemy tak podjechać. Będzie tutaj trochę tłocznie, ale wydaje mi się, że jak rozładuję tego Rubina, to będzie wszystko już spoko. Najpierw sobie podjadę tym. Tylko nie chciałbym tego Rubina rozpakowywać, jak gdyby. Bo nie wiem, że tu jest jakaś... No ileś tego rubinu może być, nie? Za dużo też nie może być go chyba. Ja się boję, że za dużo mogę tutaj nalać. Bo tak jak mówiłem, ja tego już dawno nie robiłem. Nie pamiętam, jakie są tutaj zależności. Nie chcę tutaj spierdzielić tego, nie? Włączę to? Chyba nie, niekoniecznie. Dobra, czekajcie. Zrobię to tak, zabiorę stąd. Ej. A, najpierw tu wiem podłączyć. O, ta pompa się, syrenkowa pompa się przemieszcza.
Dlaczego nie mogę podłączyć? A, podłączyłem. Teraz tak. To tutaj będzie działało? Cię? Dobra. Pompa trochę wisi w powietrzu. Dobra, ciekawe, czy ją mogę trochę tak, żeby na ziemi leżała. No dobra. Odpalimy ją. Teraz tak. Jak tutaj jest w ogóle? O, uwielbiam takie fajne rozwiązania są. Nawet wiecie co, nawet nie chodziłoby mi o to, żeby w następnej farmingu były rzeczy z tej gry, z tej mapy, ale takie rozwiązanie, że podchodzisz na przykład do jakiegoś miksera i nie musisz wchodzić do tego miksera, tylko wyświetlać się od razu menu. Ja tutaj nawet mam taką sytuację, że wszedłem do pompy, która jest, a wyświetla mi się menu, może dlatego, że jest podłączona z Seedmasterem. Może to też o to chodzi, może. Ale też jak wyjdę sobie i podejdę tylko, o, zobaczcie, to już mam wyświetlone menu, a nie muszę wchodzić. I, znaczy w tym sensie, że widzę, jakie tam zależności są, nie? To recepturę, o, jak gdyby. Co teraz tak, odpalimy, włącz silnik. O, to jak kosiarka chodzi. Czyli nie chodzi tak, jak myślałem, że jak syrenka będzie chodziła, nie, ale bardziej jak kosiarka. To nie? Dobra, R. Wszystko wypompowano? A nie, nie w tą stronę chyba. Z? Teraz. Co już tak wypompowałem szybko? Jeszcze raz, R. A nie, pompuje się. Dobra, ale to wiecie co, bo ja... Kurczę, nie pokazuje mi tego w procentach, mi to pokazuje. To nie jest fajne, nie? A tu w litrach pokaże mi? Nie, nie pokaże mi. Nie, pokazało mi, 500 litrów jest. To jest 1%, ja cię kręcę, no to nieźle. Dobra, wiecie co, ja sobie to zostawię. Tak, zostawię sobie. Ale szybko, nieźle to ta pompa zapodaje. Chyba wydajność ma 100, w opisie chyba przeczytałem, 150 litrów na sekundę. Nie, niezłe. Dobra, podjedziemy sobie i tak. Żyto tylko i wyłącznie przez suszarnię polecimy, bo... W innym przypadku na mąkę to już więcej nie robimy. Natomiast tutaj poleci pszenica. Zobaczcie, ile mam pszenicy. Jeszcze. No i to sobie polecimy z tymi nasionami. Żeby to było urozmaicone, to raz. A z drugiej strony ja sobie puszczę i suszarnię, bo tutaj sprawdziłem i do tego silosu można wrzucać te wysuszone zboże. Tak więc spoko. Chociaż nawet do tego silosa. Ale do tego silosu to ja planuję... Najprawdopodobniej to będzie wapno. Ale to trzeba będzie wapno przywieźć i wepchnąć tam do tego silosu. Żeby nie było czegoś takiego, że zawsze musimy jeździć tam do tej koparki i tak dalej. Do kopalni wapna, bo mam też kopalnię wapna. I to chyba tak zrobimy sobie. Dobra, poczekajcie. Ciekawe, czy mogę podłączyć i wysypywać jednocześnie. Spróbujemy. Chyba niekoniecznie. Dobra. Cofnij jeszcze. Oj, dobra. I teraz chyba. O, mordy. A nie. Chyba coś zepsułem. Jest. Dobra, elegancko. Nie wystrachałem, że coś nie leci. Ile tutaj poleci teraz? 1200 litrów zaciągnąć potrafi na raz. Dobra, i sobie ją włączymy. Fajnie, tutaj są takie gałki, nie? Dobra, nieważne. No i co? Włącz B. O kurczę, jak to fajnie szybko przyleciało. No. Czyli tak naprawdę tego... Mi się wydaje, że tego... tego robimy aż tak dużo nie potrzeba. Dobra, to lecimy sobie z tym, nie? I... Zobaczymy, tylko fajnie by było, gdybym tak się odsunął. Nie pokaże mi. Albo wiecie co, najlepiej to sobie stać tutaj. I tutaj w razie W wyłączę. O kurczę, źle już, chyba za dużo. Dobra, wyłącz to. Chyba za dużo mnie, ale teraz tą pompę. Dobra, R. O kurczę, za mało tego rubinu będę miał.
Ale mam jeszcze jedną. W razie bu. Ja cię kręcę. No. Bo ja cię kręcę, ile tego rubinu to potrzeba jest. To wiecie co? Dobrze. O, to ja nie, to beczką będę musiał to przywozić, podejrzewam. Dobrze, że tej motopompy nie kupiłem. Chociaż ona mi się może przydać w przyszłości też. Kurczę, dobra, cofnijmy. Musimy cofnąć. Kurczę, nie widzę. Dobrze, podjechałem. Dobra, chyba wystarczy. Ale tu jest trochę kombinowania, ale takie kombinowanie to ja lubię, tak naprawdę. Powinno być więcej takich rzeczy, nie? Znaczy, w sumie to olewam, czy będzie coś takiego w FS22. Na pewno będą takie mody, tak więc tak naprawdę ja nie mam dużych oczekiwań. To wbijam w to, co tam będzie, tak naprawdę. Dobra. F1. Dobra, zostawimy to i wyłączymy. No i w sumie, ile tutaj tego mam, to nie wiem. 10 tysięcy. Dobra, na razie sobie zaczniemy. Chociaż można by jeszcze... Dobra, nie no, już roztankuję, bo wiem, że nie ma sensu się z tym bawić. Tutaj beczkę trzeba będzie przyjechać. Z beczką będzie też bawienia, ale trochę mniej. I luzem to może i taniej, znaczy luzem, zawsze mówię luzem. Jak się mówi na przykład coś takiego jak kupujecie na przykład płyny i co, to mówi się luzem? Luzem to się kupuje, no nie wiem, no tam różne pasze kupić na przykład, nie? Nawóz luzem, a jak się ciecze? Nie. Chyba też nie wiem czy luzem. Ja cały czas mówię luzem, ale mam nadzieję, że czajcie bardzo o co chodzi. To niektórzy mogą mówić, co ty gadasz, Anton? Dobra, lecimy sobie. Wypompuję to wszystko. No i pusto jest. Dobra. Czyli pusto mam te dwa zbiorniki. Ja cię kręcę, to jest dosyć drogo. Teraz wiem dlaczego te nasiona są takie w miarę drogawe, nie? Dobra. I teraz żebym nie spierdzielił tego, że się tak wyrażę. Tak. Spada to. Mogę jeszcze dosypać. Panie kurczę, ta żmijka chodzi. No rzeczywiście, jak elektryczna by była. Ej! Dajcie mi przejść, proszę. No ja to wszystko tutaj wysypiemy. Oko. No i powinno chyba wystarczyć, tak? Nie będę tutaj tak, wiecie, na maksa to... robi. Być może jeszcze można by tutaj trochę dorzucić, ale później może przeskoczyć na te czerwone i nie będzie to fajne. Więc nie będę tu ryzykował. Wszystko już przerzucił, tak? Dobra. Elegancko. No i co? Zostanie nam tylko włączyć tą maszynę i niech robi. Ile tutaj tych nasion łącznie będzie miał? 12 tysięcy. Pszenica, dobra. Jak to się włącza w ogóle znowu też? Włącz Seedmastera. Taką maszynę. I jedną minutę się będzie robiła nasiona. Łe, to szybko. Elegancko, dobra, by. Robi się. O, to się miesza elegancko. Kiedyś fajnie było, bo tutaj można było worki wyciągać w 17. Takie malutkie woreczki były. No to było przekozackie, a tutaj to trochę za dużo. Niektórych rzeczy jest 17 brakuje mi tutaj. Fajnie by było, gdyby były te małe. Ale tutaj są też worki. A worki to na pewno będziemy robili. Ale to w następnych odcinkach. Ale niektórych rzeczy... ja wiem. Nie ma aż tak dużo teraz już takich rzeczy, które mi brakowały 17, a tutaj są. Dobra, ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to... oczywiście łapeczkę w górę proszę. Dzisiaj to jeszcze ogarnę, to dosyć dużo czasu mi zajmie, żeby ogarnąć te dwie maszyny, tak więc w dzisiejszym dniu zrobię sobie
będę suszył i robił nasiona. I to tylko się skupię na tym i w następnym odcinku będzie już następny dzień. Najprawdopodobniej będziemy to sprzedawali chyba. Podejrzewam, że tak będzie. Kukurydzę na pewno będę sprzedawał, a pozostałe rzeczy to jeszcze nie wiem. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to łapeczka w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii. Pozdrawiam, Anton.